Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie ponownie w Cyberpunku 2077. U mnie jest dzisiaj 16 grudnia, trochę czasu mi zajęło dojście do tego etapu, na którym jestem, ale to wiecie, śledziliście wszystko na bieżąco. Ostatnio żeśmy skończyli dla pracy dla takiego niedoszłego burmistrza, bardzo, bardzo interesujące zadanie. Teraz mamy kilka rzeczy, dokończenie spraw z Judy, z Silverhandem, no i z Panam. Panam staje się priorytetem, jak tylko do nas dzwoni, z powodów oczywistych, ale Judy też tam mam z tyłu głowy, no i Silverhand oczywiście. To są chyba takie trzy wątki poboczne, które na pewno warto by było pospinać, zanim pójdziemy dalej. Dzisiaj w pierwszej kolejności lecimy do Panam, ale zanim to zrobię, opowiem wam trochę o moim ekwipunku, o przemyśleniach dotyczących rozwoju postaci, w co warto inwestować, w co nie. Także informacyjnie trochę, ale mam nadzieję, że przygodowo też będzie lada moment, także spokojnie, jak kogoś nie interesują te szczegóły techniczne, to przewinie sobie, nie? Tego nie będzie tak dużo. Zatem zapraszam bardzo serdecznie, bawmy się dobrze. Ale zanim opowiem wam o szczegółach tego ekwipunku, bo jak widzicie, mam katanę, mam smart pistolet maszynowy, legendarne to wszystko. No i mam epicki pistolet do zabijania na strzała, którego używam chyba rzadziej, bo teraz częściej się posługuję kataną, nawet zabijając po cichu. Poszedłem wreszcie do Reaper Docka i kupiłem sobie ten reset talentów. Byłem ciekaw, jak to działa przede wszystkim, bo miałem wrażenie, że miałem dobrze zbudowaną postać, więc to nie był problem, ale dowiedziałem się paru rzeczy i wam o tym opowiem. Otóż resetując talenty, co kosztuje 100 tysięcy euro, etków, tak mówią. Jak widzicie, bogaty jestem jak cholera. Bo jestem najemnikiem, który bardzo dużo pracuje i wykonuje różne zlecenia, zadania poboczne i to się wszystko jakoś składa na bardzo dobre zarobki. Więc zapłaciłem te 100 tysięcy. Okazało się, że nie resetują się te umiejętności wydane na te podstawowe, o tak, atrybuty. To są dostępne punkty atrybutów, atrybuty, że one się nie resetują. Nie możecie być silni przez połowę gry, a potem nagle zresetować i być słabi. Więc ma to trochę sensu, ale to dodatkowo każe zwracać uwagę na to, w którą stronę pójdziecie. W moim mniemaniu najlepszym atrybutem są zdolności techniczne. Że to robi naprawdę świetną robotę. Nie przekłada się to tak bezpośrednio na walkę do pewnego stopnia, ale możliwość tworzenia przedmiotów jest fantastyczna. Ja teraz mogę tworzyć przedmioty epickie i mogę tworzyć legendarne i gdybym miał budować postać od podstaw, to chyba wszystkie punkty bym przełożył na zdolności techniczne. Plus tam dodatkowo jakiś pancerz z tego teoretycznie powinien być większy o 5%, ale szczerze mówiąc to nie zauważyłem tej prawidłowości. Ona albo się nie jest odzwierciedlana w zapisie, albo w ogóle nie działa, ale to nie ma dla mnie dużego znaczenia, bo podejrzewam, że możliwe też, że źle coś patrzę. Ale mamy te umiejętności wytwarzania przedmiotów, mamy też inżynierię, którą można wspierać strzelanie broniami typu tech. I to jest też coś, co ja lubię, plus odporność na prąd. To jest coś, co ja lubię i z przyjemnością używam. Są pewne talenty, które moim zdaniem czasami bywają szkodliwe, na przykład to, że z reguły jest tak, że jak naładujecie broń, to ona od razu strzela. I jeżeli posługujecie się broniami, które strzelają powoli, no to ten atut jest bardzo dobry. Ale jak strzelacie broniami, które szybko wyrzucają pociski, to on jest wadliwy, ponieważ to skraca, wydłuża czas między jednym strzałem a drugim. Musicie dodatkowo reagować. Więc przy szybkich broniach to jest słabe, przy wolnych broniach to jest całkiem spoko. Można to pominąć, więc tu sobie to zweryfikowałem. Ale wytwarzanie przedmiotów to jest absolutnie cudowna sprawa. Ja mogę robić przeróżne cuda. Mogę sobie też zrobić na przykład snajperkę smart guna. Ten smart gun, którego gdzieś tam wykryłem, jest fenomenalny. Aż mi się coś właśnie coś zgliczowało przez chwilę. Więc jest dużo. Fenrir jest fantastyczny. Jest cała masa genialnych pukawek. Nad tym też rozmyślam. Też sobie albo zrobię tę broń, ona jest powolna. Albo sobie zrobię tutaj chaos. Chaos, chociaż chyba, nie wiem, czy nie zgubiłem tej podstawowej pukawki. Ten jest szybszy, więc sprzyja braku tego talentu, o którym wspominałem wcześniej. Najlepiej się zarabia na wytwarzaniu tych kurtek zielonych, bo one kosztują niewiele materiałów, dużo przynoszą zysku. Na craftingu można naprawdę nieźle zarobić. Jedną rzecz, którą mogę
polecić jeszcze. Z reguły każdy bierze to złomowanie. Dzięki temu rupiecie są rozmontowane automatycznie, ale w moim mniemaniu nie do końca to się opłaca, zwłaszcza w późniejszym etapie gry, ponieważ bardzo często znajduje się jakieś naszyjniki, pierścionki, jakieś takie skarby małe, które są warte w okolicy 1000 etków i od razu są, jak macie ten talent, to są od razu złomowane na części i to się dobrze nie przelicza. Więc ostatecznie zrezygnowałem z tego i sprzedaję te rupiecie, w związku z tym mam jakiś tam dodatkowy pieniądz. Nie, żebym cierpiał na brak, ale uważam, że rozkładanie wszystkiego jak leci jest nie do końca dobrym pomysłem. Można wyjść w plecy, jak się znajdzie dużo wartościowych rzeczy. Co jeszcze ciekawego? Otóż mam budowę ciała, ale ta budowa ciała przede wszystkim służy tym zdolnościom przetrwania. To jest coś, z czym mam największy problem. Zabijam szybko, jestem bardzo skuteczny, ale jak przeciwnicy zaczną do mnie strzelać, to niestety ginę. To pewnie zależy od poziomu trudności. Ze snajperki dostaję na strzała, nie ma mnie. Z shotguna na strzała, nie ma mnie. Czasami potrzeba dwóch. Z pistoletu 2-3 razy, nie ma mnie. Karabin potrafi mnie zabić jedną serią. Więc jest bardzo niebezpiecznie, ale też mnóstwo mam satysfakcji z takiego grania. Ale pewnie można znaleźć lepszy sposób na to, by postać wasza była odpornie bardziej odporna. Moja jest taka trochę delikatna. Te pozostałe walki uliczne i demolka sobie podarowałem. Natomiast postanowiłem pójść w refleks i to jest kolejna rzecz, która mi się wydała bardzo sensowna. Jak widzicie, mój refleks jest na poziomie tylko 10 punktów, a i tak umiejętności z tego zakresu są bardzo, bardzo skuteczne. Stąd wniosek, że dużo lepiej najpierw zacząć od zdolności technicznych, które wam dadzą dostęp do świetnego sprzętu, a dopiero potem sobie spokojnie rozwijać te rzeczy. Gdybym dzisiaj miał decydować o tym, jak będę rozbudował postać, to najpierw zdolności techniczne, potem budowę ciała, żeby przetrwać dłużej, a dopiero później ta umiejętność docelowa, która służy mi w walce. Bo broń, no chyba, że chcecie być hakerem, no to od razu potrzebujecie więcej inteligencji, żeby zadawać obrażenia przy użyciu hakowania, ale w innym przypadku, jeżeli posługujecie się bronią do walki wręcz, jeżeli się skradacie, jeżeli walczycie karabinami, to jednak zdolności techniczne i budowa ciała i potem dopiero refleks. Ale mogę się mylić. Co prawda mam dużo godzin za sobą, ale oczywiście, że mogę się mylić. No i tak mi właśnie ten ekwipunek wygląda. Coś mi tu zniknęło. A, jeszcze jedna rzecz. Zmieniłem sobie też, wcześniej miałem te łapki goryla, one są super fajne, ale zmieniłem je na wyrzutnię rakiet, która jest, o Jezu, jaka jest bardzo skuteczna ta rzecz. Czasami można grupy przeciwników rozładować strzelając z tego. To nie zużywa amunicji, nie widziałem, żeby to miało amunicję, po prostu strzela jak szalone. To słaba jest ta wyrzutnia, to jest taka podstawowa. Poszukam sobie legendarnej, pewnie za nią zapłacę z 50 albo 80 tysięcy, ale żeby była w parze z resztą mojego ekwipunku. No i jestem gotowy ruszać do akcji. No i jeszcze umiejętności. W refleksie poświęciłem trochę punktów na umiejętności walki bronią białą. Wydaje mi się, że wybrałem najlepsze talenty, ale nie jestem pewny, ponieważ mało nią walczyłem, więc jeszcze wiedzy nie mam. Jeżeli chodzi o broń krótką, czyli pistolety, spokojnie wystarcza strzał bezwzględny oraz stal trzyma stal. A jeżeli chodzi o karabiny, no to strzały z przycelowania, samą dziesiątkę, egzekutor i powal przeładuj. To jest coś, co mi zupełnie spokojnie wystarcza i kładę przeciwników straszliwie. Więc, no właśnie, z tego względu nie ma sensu na początku iść w te atrybuty bojowe. Ale ktoś może mieć inne doświadczenia. Może ktoś od razu poszedł 20 w refleks i po prostu wszystkich ścina jak zboże kosą. Nie mam nowego auta, żeby wam się nie wydawało jakieś szaleństwo. Ja mam trochę tych samochodów, w zasadzie jeszcze żadnego nie kupowałem tak naprawdę. A można to zrobić, ale tak szczerze mówiąc trzymam tą grubą gotówkę, bo nie wiadomo do czego może się przydać. Kurde, miałem odwiedzić Reapera i sobie zmienić wyrzutnię rakiet na lepszą. A przyjdzie jeszcze na to pora, a propos pieniędzy, które są mi potrzebne na inne wydatki niż samochody. Jedziemy do pana, skończyli robić tego bazyliszka, chyba bazyliszek się nazywa to, ten sprzęt, który oni tam budują. Zobaczymy jak im to poszło. Zobaczymy, że tam będzie dużo ciekawych rozpraw z Saul. Strasznie mi się podoba ten romans, bo on jest taki, on jest taki naiwny strasznie i dziecinny trochę wręcz, szczeniacki, ale ma swój urok w takim przeseksualizowanym świecie. Co jest jak najbardziej uzasadnione, bo to jest futurystyczny świat. Mówienie, że to wada, to przeseksualizowanie jest nadużyciem, bo no, to jest taki mroczny świat, jakby nie patrzeć. A w świecie, w którym decyduje pieniądz, siła, korporacje, no to seksualizacja życia będzie stała na najwyższym poziomie, a oprócz seksualizacji będzie też brutalizacja i przemoc i
nadużywanie pozycji własnej. No. Rozumie się samo przez się. Różne kwestie przemocowe będą tutaj grały istotną rolę. Seksualizacja też jest do pewnego stopnia. Chociaż, czy seksualizacja jest przemocowa? Może? Cholera wie, już nie wiem. Nasłucha się człowiek tych wszystkich dziwnych opinii skrajnych czasami i musi bardzo uważać na to, co mówi. Bo można mieć nie lada wpadkę. Nie, żebym się tym przejmował, nie? Uwielbiam tutaj przyjeżdżać i słuchać, jak oni sobie grają na tych gitarkach. Niewiele grają. Coś tam brzdąkają sobie. Ale to szczegół. Ach, gdybym miał więcej czasu. Ta, to byś go przerobił na jebaną rakietę, wiem. Wszystko już gotowe? Hej, V. Nie, jeszcze nie. Karol jeszcze sprawdza, czy Militech nie zostawił w systemach żadnego lodu. A korpy nie zgłosiły się osobiście po zgubę? Nie. Chyba udało nam się ich zmylić. Ciężarówki z korporacyjnym logo zostawiliśmy niedaleko obozu Rafenów. To prawie tak dobry żart, jak zostawienie komuś pod drzwiami psiego gówna w płonącej papierowej torbie. Kurwa, zrobili wszystko, żeby wyglądał jak wyjęty żywcem z wojen korporacyjnych. Miły akcent. Tu wszystko w porządku, czysto. Co z Solem? Na razie nic. Schodzimy sobie z drogi. Czyli już nie planuje rodzinnego sądu nad tobą? Jasne, że planuje. Po prostu chce mnie dłużej potrzymać w niepewności. Ma, tak szczerze mówiąc, ma kiepską pozycję, bo dziewczyna zgarnęła czołg. Zawsze chciałem się czymś takim przejechać. Właśnie tak naiwniacy trafiali na front. Nawet nie trzeba było ich werbować. Po prostu pokazywali ci sprzęt. No to wskakuj. Wszystko gotowe. Wojna. Wojna nigdy się nie zmienia. Sprzęt, nie sprzęt, zawsze jest przysrany. O kurde, jakie pojedyncze. O, ja cię kręcę. To jest. Nie, to nie jest jednoosobowe, nie? Widzę. Hej, młoda. Dobra, odpalamy bestię. Trzymaj się. Nieważne. Nie traktujmy tego jako kolejnej okazji do jakiegoś romansu. Gorąco jest w środku, pewnie dlatego zdjęła kurtkę. No kurwa! Nikt przed tobą nie próbował go uruchomić? Może powinnaś... Wszystko jest zajebiście. Daj mi chwilę. Trzeba pamiętać, że pustkowia to jest znacznie większe miejsce niż to, co tutaj. To jest takie pewne uproszczenie tego, więc to, że czołg Militechu jest tutaj, taki trochę już starożytny czołg. Nie jest to najnowszy model, ale Mitch i Bob zrobili, co mogli. To wcale nie znaczy, że łatwo mogliby go odnaleźć, Militech. Korporacje mają dużo władzy, ale nie poza miastem. Co myślisz? Przytulnie tu. Sterujesz tym bezpośrednio z fotela. Musisz się tylko wpiąć. Żadnych pokręteł i wichajstrów? Żadnych. Impuls leci prosto do kory mózgowej. Basilisk staje się przedłużeniem twojego ciała. Mistyczna jedność. Ej, zobaczcie jaki szczegół. Ona dostała tutaj w biodro postrzał wtedy podczas jednej przygody i ma bliznę tu. Rany boskie. Może to przypadek, nie? Może miała te blizny już wcześniej. Jeździłaś wcześniej czymś takim? Nie, a co? Nie ufasz mi? A mogę jeszcze wysiąść? Nie. To ci ufam. Skoro to taka mistyczna jedność, to po co drugi pilot? Jako wsparcie? Już ci mówię, tylko odjedźmy kawałek od obozu. Potrenujemy trochę. Zakładam, że jeden ma... Że jest więcej działek niż tylko jedno, nie? Okej. Okay. Więc przy takim przeładowaniu bodźców dla pełnej funkcjonalności podczas kontaktu potrzeba dwóch. Jeden zajmuje się sterowaniem, drugi obsługuje działko. No właśnie. Zobaczysz, spodoba ci się. Wolałbym obsługiwać działko.
I chyba będę obsługiwał działko, to ona prowadzi. Nie bardzo dobrze. Spróbuj najpierw na sucho, ja się na razie odłączę. To jednak nie potrzeba dwóch pilotów? Nie będziesz jednocześnie sterować i strzelać. Gotowy? Panam, to ma tak być? Zaraz przejdzie. Synchronizacja neuralna zajmuje chwilę. O, widzisz. O kurde, to jest hover tank. Okej, zaczynam rozumieć, co miałaś na myśli. Zrób sobie małą rozgrzewkę. Ja nie patrzę. Kurde, co do miasta wjadę. Po prostu zrób parę kółek. Ale się ładnie gibają, to jak stateczniki, totalnie. Miękko się prowadzi. Nie mają nic wspólnego ze statecznikami. Z wszystkimi nierównościami terenu. Dojedź do tamtego wraku. Dobra, widzę, że się nudzisz. Teraz jedź wzdłuż linii wiatraków. I jak ci powiem, zawiniesz przed ostatnim w prawo albo w lewo. Dobra. Nie jest to szybkie. Ale to nawet dobrze. W lewo! Ech, no trudno. Co? To jeszcze raz. Było w lewo, na miłość boską. Chyba, że chciała przed, a nie po. Chyba, że moje lewo to jest jej prawo albo coś, ale... Brawo! No i tak to się robi. Że za wolno zareagowałem, ale tak jakbym czekał na jej sygnał, to bym przywalił kurde w wiatrak. Może taki był plan? Brawo! Świetnie. To teraz postrzelamy. Zatrzymaj się i aktywuję system. Fajnie, że to dwuosobowy jest mechanizm. Jeszcze podjadę chyba. Co mamy w menu? Nie spodziewaj się cudów. Basilisk to przede wszystkim transportowiec. Ale i tak powinno być fajnie. Rozwal tam te wraki. Transportowiec? On chyba z tyłu. Aha, z tyłu ma ten. Dobra, są już Dobrze! 10 na 10. Okej, ćwiczenia skończone. Nice. Niby transportowiec, ale ma siłę ognia. Mówiłam o tych impulsach? To teraz uważaj. Co się dzieje? Podłączyłam się. Nasze systemy nerwowe są teraz spięte razem. Piloci Basilisko muszą działać w pełnej harmonii. I dlatego czuję wszystko podwójnie. To jak sprzężenie zwrotne. Sensoryka się nakłada. Chcesz to wypróbować? To jest dopiero seksualizacja. Okej. Zróbmy to. Czujesz? Aha. Nie mam pojęcia, jak ludzie mogą się skupić na walce. To chyba nie zawsze jest takie intensywne. A to czujesz? Chryste, panie, to jest dopiero niezły pomysł. Takim sprzężeniu sensorycznym. No tak podejrzewałem, że wszelkie romanse to z udziałem panam to tylko w samochodzie, nie?
Kurwa! Znaleźli nas, musimy sprawdzić, co z obozem. Do Rafeni! Cała banda, nie odpuszczą! Przegrupować się! Tu też są! Idą na całość, Sol! To załatw ich, a potem rusz tu dupę i przydaj się na coś! Jedziemy od razu do obozu, musimy pomóc naszym! No dobra, ale nas dorwali w nieodpowiednim momencie. Chociaż może już było po sprawie. Zaraz będziemy na miejscu. Czy kurwo ty sedam na ten? Okej, widzę pana. No to trochę się zdziwił. Okej, Vi. Do roboty. Nie musisz mi mówić dwa razy. Będzie do wyzbierania trochę tego towaru, co? Trzeba by się ubrać, cholera. Ale zakładam, że to zrobią przed wyjściem. Całe szczęście. Rozgrzej Sola, a ja obadam tu sytuację. Każdy z nas powinien myśleć przede wszystkim. Przegapię rozmowę. Daj spokój, Sol. Jeśli mam odejść z rodziny, to powiedz to wprost. Przynajmniej nie będę musiała znosić twojej kolejnej przemowy. No, jeszcze paru będziesz musiała wysłuchać. Bo od dzisiaj będziesz przewodzić tej rodzinie. Razem ze mną. Że co? Chciałem to zrobić uroczyście, ale niech będzie po twojemu. Pomyliłem się. Ty miałaś rację, a ja nie. I niech mi się to więcej nie powtórzy. Ale ja... tyle rzeczy spieprzyłam. Mówiłaś... Wiem. Ale zmieniłem zdanie. Narażałaś się dla rodziny, a nawet nie wiedziałaś, czy następnego dnia nie będziesz musiała odejść. Okej, no to... wiele rzeczy będzie musiało się zmienić. Tak. Na początek musimy się stąd wynieść i to szybko. Nie będziemy czekać, aż Militech do nas trafi. Jasne. Przygotuję trasę. Ha! Widzisz, dziewczyno, wszystko się ułożyło dobrze. Gratulacje. Koszmarny wybór. Ja byłem przeciwko. Dzięki. Chyba muszę trochę ochłonąć. Idziesz ze mną? Wiecie, tam gdzie dwóch liderów, to... Kurde, po takim sprzężeniu sensorycznym to żaden seks już nie będzie taki sam, nie? Że czujecie to samo. Oboje. To był interesujący dzień. Czuję się, jakbym uniknęła czołowego zdarzenia z lokomotywą. Było blisko. Nie wiem, czy dałabym radę bez ciebie. Daj spokój. Nie, poważnie. Wszyscy mamy u ciebie dług. Rozpierdolił ich w drobny... Możesz liczyć na Aldecardus. Zawsze. Dobrze wiedzieć. Teraz się już tu nie odważą pokazać. I tu załatwiliśmy. Pusto za barem. To mi się podoba. Piwo? Lemoniada? Piwo. Za szczęśliwe zakończenia. W sprawie tych szczęśliwych zakończeń... to, co się wydarzyło w Basilisku... mam nadzieję, że nie żałujesz. Żałuję tylko, że nie mieliśmy więcej czasu. No to coś trzeba będzie z tym zrobić. Mhm. Wiesz... wiesz, że to mogłaby być twoja... nasza codzienność.
Vi, rozejrzyj się. Popatrz na nich. To mogłaby być twoja rodzina. Panom, co ty? Zostań w obozie. Dołącz do nas. Jednego nie powiedział jej, że umiera. Chciałbym panom. Naprawdę. Aha. Nadciąga pierdolone ale. Ale nie mógłbym teraz. Muszę dokończyć swoje sprawy. Dobra, Vi, w sumie nie powinnam zrzucać na ciebie teraz takiej bomby. Po prostu myślałam... Zapomnij o tym. Cholera, no nie chcę jej zostawiać tak z niczym, nie? Może jak przeniesiecie obóz, to... Właśnie on nie powiedział jej chyba o tym, o Silverhandzie i o tym, że umiera. O tym to w zasadzie tylko wie Judy. Vi? Panom, ja... Vi, spokojnie, wszystko jest dobrze. Jak się czujesz? Gdzie... Gdzie my jesteśmy? Straciłeś przytomność. Nie było z tobą kontaktu. Zabraliśmy cię z nami. Gdzie? Przenieśliśmy obóz. Jest bezpiecznie. Wszystko pod kontrolą. Jeszcze nie umierasz. Vi, musisz mi powiedzieć, co się dzieje. Ta krew. Odpłynąłeś na wiele godzin. Co ci jest? Panam, ja... Jest coraz gorzej. Z każdym dniem to się pogłębia. Vi, spokojnie, po kolei. Co się z tobą dzieje? Ja będę z nią szczery. Jeśli ci powiem prawdę... Boję się, że między nami już nie będzie tak samo. Vi, posłuchaj mnie. Nie możesz mi powiedzieć niczego, co zmieniłoby moje... Zresztą, przestań pierdolić i mów, o co chodzi. Kojarzysz John'ego Silverhanda? No, puszczają te starocie w radio czasem, a co? O, właśnie w tym rzecz. John żyje. Siedzi w mojej głowie. Czekaj. Że co? To jakaś metafora, której nie łapię? To długa historia. Wziąłem zlecenie. Zjebało się. Mam teraz w głowie konstrukt osobowości Silverhanda. Pierdolisz. On też nie jest tym faktem zachwycony. W każdym razie okazało się, że nie jesteśmy kompatybilni. Jest coraz gorzej. Ty naprawdę nie żartujesz. Próbuję z tym żyć. A raczej przeżyć. No, na zdrowie ci to ewidentnie nie wychodzi. Muszę się zbierać. Już mi lepiej, naprawdę. Poczekaj, pójdę z tobą. Tak myślałem, że cię słyszę. Hej, Mitch. Nareszcie. Martwiliśmy się o ciebie. Zaopiekowałem się twoim wozem. Tam stoi. Ale chyba zostajesz z nami, nie? Wszystko w porządku? Dzięki, Mitch. Ale będę musiał się zbierać. Ledwo stanąłeś na nogi, Vi. Uważaj na siebie, okej? Pamiętaj, nasza oferta jest aktualna. Jeśli będziesz w potrzebie, Alde Caldos ci pomogą. Przynajmniej co do tego jesteśmy w 100% zgodni. Jakby co, wiesz, gdzie nas znaleźć. Trzeba by się ubrać. No to wygląda. Odprowadzić cię? Jasne, młoda. Oddaj mi się ubrać na miłość boską. Zaczniemy od czapki, wiadomo. Cały mój ciężko zdobyty sprzęt.
Przynajmniej broni nie zgubił. Znam te okolice jeszcze z dawnych tras. Rzeczywiście tu jesteście bezpieczni? Na razie tak. Militech nie zapuszcza się na te tereny. No i mamy lepsze punkty obserwacyjne. Witaj wśród żywych. No wreszcie książę się obudził. Hej. Książę. Ale wiadomości dostałem na telefon w międzyczasie. Ale wiesz, to wszystko tutaj to tylko tymczasowe rozwiązanie. Niedługo będziemy musieli zdecydować, co dalej. Vi, wracając do naszej rozmowy. Nawet nie udaję, że to ogarniam. To chyba nawet do mnie nie dotarło jeszcze. Ale serio, jak mogę ci pomóc? Szczerze? Nie wiem. No ale musi być ktoś, coś, kto będzie w stanie... Pamiętasz Hellmana? To on stworzył technologię konstruktu osobowości. Dlatego chciałeś go dorwać. Ale to był ślepy zaułek. I teraz muszę wykombinować, co dalej. Znajdziesz sposób. A jak już znajdziesz, to daj mi znać. Pomogę ci. Ta rodzina ci pomoże, Sol nie żartował. Słyszysz? Dzięki za wszystko. Dzięki, że jesteś. O. Uważaj na siebie. I daj znać, jak tylko... Po prostu bądź w kontakcie. Dobra, to zamyka fragment tej historii i przygody z czołgiem. Gdzie oni się przenieśli w ogóle? I gdzie jest moja bryka? Judy i lalki. No bez jaj, tego się nie da wygrać. Okej. Hej, Vi! Gotowy? Fajnie, że jednak jesteś. Przemyślałam to wszystko jeszcze raz. Mieliście rację. Są takie momenty, kiedy jedynym sensownym argumentem jest kop w jaja i kula między oczy. Wiesz, jak się dostać do Hiromiego? Mam to rozpykane. Ściągnęłam plany budynku. Niekompletne, ale widać na nich penthouse. Najlepiej będzie dostać się tam z poziomu technicznego. Tam jest przejście. Ja coś czuję, że oni nie przeżyją wszyscy tutaj. Gdzie jest Majko? Na spotkaniu z Hiromim. Poszła, żeby nie wzbudzać podejrzeń. Zatrzyma go tam, dopóki nie wejdziemy. Pamiętajcie, musicie w pełni polegać na chipie behawioralnym. Nie ma miejsca na zastanawianie się. Zdajcie się na instynkt. Sekunda zawahania może was słono kosztować, jasne? No dobra. Ruszamy? Jasne. Grają, ale grają. Wolałbym to załatwić po cichu i ich nie angażować w te bijatyki tutaj. Zostały uwzględnione bariery broniące przed atakami nomadów. I to już wszystko w tym wydaniu wiadomości lokalnych. Po krótkiej przerwie zapraszam na informacje. Wy dwoje ruszacie zaraz po nas, prosto do chmur. Kurwa, nareszcie. Uważaj na gangusów, czasem się tu kręcą. Muszę się podłączyć do panelu, tam po drugiej. Zobaczą nas, chowaj się! Zajmiesz się nimi? Ale mi się nie chce. Dlaczego tu wiecznie się coś psuje? To się nazywa entropia. Co? To, że rzeczy się... Pierdolenie! Jestem kurwa żołnierz! Byłeś żołnierzem.
Chyba mu ukręciłem głowę. Znaczy z tymi to ja się nie bawię za bardzo. Widzę ich z przodu. Ostrożnie! Halo? O kurwa! Spotkajmy się obok panelu. Co dalej? Wszyscy są już na pozycjach? Tom i Roxy powinni już być w chmurach. Na znak Majko zaczynamy. Oni uderzają w ochroniarzy, ty zdejmujesz Hiromiego. Ale najpierw musisz się dostać do penthouse'u. No dobra, to idę. Windę masz po drugiej stronie. Trzymaj się. Jak tam sytuacja? Weszliśmy do chmur. Kto idzie na piętro? Ja się zajmę parterem. Tom bierze górę. My jesteśmy gotowi. No to jedziemy. Czas na serwis informacyjny. Gillian Jordan. Zapraszam na wiadomości z zagranicy. Okej, jestem na dachu. Zeskocz na balkon. Tylko uważaj, dobra? Nie wiem, czy to jest... Czy pośpiech tutaj jest... Spróbuję to zrobić po cichu. Okej. Już dawno nie strzelałem z rewolweru. O, mam go to. Bo muszę coś odznaczyć na mapie, bo mnie próbują przekierować do Reaper Doga, którego nie chcę teraz odwiedzać. To ty? To mnie myli. Bo chuj do mnie dzwonisz. Właśnie kurwa jestem miły, dopiero się dowiesz jak jestem niemiły. A? Zobaczymy. Później będę, no. Mówiłem, że pracy mam dużo. No, jeszcze jedna rzecz, bo byłem ciekaw. Tej umiejętności tutaj. O, ukrytego smoka weźmiemy. Nie czekaj. Nie chcę kurwa żadnej kolacji. Wszystko co ugotujesz i tak smakuje jak wióry. Spróbujmy jednak po cichu. Chyba, że jest... Wejście gdzieś jest tutaj. Słyszałeś, że w Tektronice dostają moduł do swobodnego badania? CEO osobiście będzie... Spoko, nie na długo. Ja tu jestem straszny byk teraz. Ci przeciwnicy nie powinni stanowić żadnego wyzwania, jednak to jest jedno z tych zadań, głównych zadań pobocznych. To w ogóle zabawnie brzmi. Jedno z głównych zadań pobocznych. I ono jest dopasowane do znacznie wcześniejszego.
Nie, dzisiaj masz załatwić. Wejdźcie przed kamery do pomieszczenia ochrony. Chyba trochę przesadzam z ilością ciosów. No, jesteś wreszcie. Już myślałam, że się nie udało. Zawsze lubiłem kobiety, które potrafią docenić czyjeś starania. Ta jest wyjątkowo milutka. Nie ma obowiązku być miła. Zresztą jak chce coś załatwić z gangiem, to nawet nie powinna. Oni wszyscy w wirtualu siedzą? Chyba tak. Nie chciałem robić hałasu. Przekradałem się. Trwało to latami. Z przesady. Możemy przejść do rzeczy. Dlaczego tam jest trzech typów? Co ona kombinuje? To jest nasz cel. Hiromi Sato. Kim są dwaj pozostali? To dla nich jest nasze małe przedstawienie. Hiromi odpowiada przed nimi bezpośrednio i teraz muszą zobaczyć, jak zdycha w kałuży własnych szczyn. Umawialiśmy się na coś innego. Patrz na moją twarz, widzisz? Przyjrzyj się. Widzisz, jak bardzo mnie to nie zaskoczyło? Znam Tigersów. Dla nich władza wiąże się z siłą i z bezwzględnością. Tylko to zadziała. Maiko. Zaraz ich odłączę z wirtuala. Nie będą zadowoleni, gdy się nagle obudzą. Muszą dostać w zamian równie dobre przedstawienie. Jasne? Maiko, nasz plan nie zakładał obecności świadków. Zakładał pokazówkę, tak? Pokaz wymaga publiczności. Ja najlepiej wiem, jak to powinno być przeprowadzone. Po prostu mi zaufaj. Naprawdę dobrze to przemyślałam. Krótko mówiąc, chcesz zająć miejsce Hiromiego. Nawet jeśli to będzie oznaczało przystąpienie do Tigersów? A jak inaczej mam obronić wyzwolone chmury przed innymi gangami? Moxie... To mi się kompletnie nie podoba. Za późno na te refleksje. Tom i Roxy już zrobili swoje. Wasza lalkowa rewolucja już jest faktem. Teraz możemy albo wygrać wszystko, albo przegrać wszystko. No cóż. Rób swoje. Parker, to nie jest. Co tu się dzieje? Kto to? To jest żywy dowód na to, że Hiromi Sato jest skończony. Ten najemnik raz już zakłócił spokój gości chmur. Zamordował Oswalda Foresta. A teraz wdarł się tutaj, do prywatnego apartamentu pana Sato. I to nie wszystko. Oto do czego jeszcze doprowadziła nieudolność Hiromiego. Co do kurwy? Długo przyglądałam się nieporadnym poczynaniom Hiromiego Sato. Ale teraz chyba oczywistym jest, że jego czas się skończył. Wie co ona odpierdala? Chmury potrzebują zmiany kierownictwa. I mam rozumieć, że przyszła kierowniczka stoi tu właśnie przede mną, wygłaszając płomienną przemowę. Chwila. Maiko, chyba trochę się zagalopowałaś. Widzę, że nie wszystko macie dogadane. Musisz ich unieszkodliwić. Przecież o to nam chodziło. Hiromi musi odejść. To już słyszałem. A co potem? Wyrżniecie wszystkich klientów i lalki będą ruchały siebie nawzajem? To ciekawe jest, kurde. Maiko, jej... Trudno jej odmówić racji. Chmury nie potrzebują szefów. Lalki będą dbały o klub i o siebie nawzajem. Wii, chyba się trochę pogubiłeś w sytuacji. Ja zastąpię pana Sato. Ja nienawidzę chaosu i pierdolonej anarchii. Ja nad wszystkim zapanuję. Nie potrafisz zapanować nawet nad jednym najemnikiem. Hiromi odpowie za swoją nieudolność. Później. Natomiast wy odpowiecie za impertynencję teraz! Teraz to masz przejebane! Mi, co ty sobie myślałeś? Wiesz, co się teraz stanie? Trzeba się było, kurde, dostosować do planów, które żeśmy pierwotnie ustalili. A nie działać na... Uuuu, ale...
tak słabsze niż to, co mam. No. Wiem, co się stanie. Wyjdziesz stąd teraz i więcej nie wrócisz do chmur. Albo cię zabiję. Widzę, że masz to wszystko rozplanowane, ale o jednym zapomniałeś. Ja też mam szczep lalkowy. Dobra, Vi, wynoś się stamtąd. Wyjście z apartamentu jest na najniższym poziomie. Tamtędy trafisz do windy. Trochę się... Całkiem jak w filmach Spike'a Lee. Nie tak to miało wyglądać. Jezus, ona jeszcze żyje. Nie, chyba nie. Zamknąłbym drzwi, żeby... Tom i Roxy już są bezpieczni na zewnątrz. Nikt ich nie ścigał. Ale będzie, kurde, zadyma. Zjedź na poziom ulicy. Będę czekała przy stoiskach z żarciem. Ale będzie zadyma, jakbyśmy wycięli zarząd, kurde, smoków. To znaczy tygrysów. Zabiłeś ją. Możesz, kurwa. Zabiłeś ją. Przykro mi, Judy. Przepraszam. Nie planowałem tego. Wierzę ci. Daj mi moment. Muszę się otrząsnąć. Muszę to wszystko przetrawić w spokoju. Sama. Na razie, Vi. Na razie, Judy. Można było to oczywiście, można było zagrać w jej grę. Ale niekoniecznie. Cholera. Tamta planowała swoje nowe rzeczy, planowała... Właśnie nic by się nie zmieniło w chmurach. Próbuję się zastanowić i... Nadal tygrysy by rządziły chmurami. Nadal chmury nie byłyby niezależne, to jest to, czego Judy chciała. W zasadzie to nie chciałem zabijać tej dziewczyny, sama się na mnie rzuciła z nożem. No cóż. Spadłem komuś na głowę. Dobrze, nie panikujcie. Muszę się zastanowić, co dalej. Sytuacja z Judy pewnie się rozwinie jakoś bardziej. A ty co taki uchachany? A bo niezła akcja była. Kilku gnojków próbowało wejść na krzywy rys. Hej, jak się czujesz? Wszystko okej? Okay? Mam nadzieję, że coś się ruszyło w sprawie tego chipu. Poza tym, wiesz co? Lubię cię i tęsknię. O, jakie surocze. Też tęsknię. Mam pomysł. Też wyjedź z Night City. Ze mną, z nami. Siedzimy z Solem nad planem, jak można by do tego doprowadzić. Chyba już wiem, jak moglibyśmy ci pomóc. Dzięki, poradzę sobie. Myślę nad rozwiązaniem. Kurde, nie chcę być oziębły. No dobra. Serio? Jak? Posłuchaj, zrobimy jeszcze jedną akcję razem. Naprawimy ci głowę, potem zostawimy to pierdolone miasto w tyle. Poza tym chyba nie myślisz, że cię zostawię. Zapomnij o tym. Jestem z tobą. Będę z tobą. Mi się podoba. Zuch, dziewczyna. Muszę załatwić sprawy, zanim oni zaczną mi pomagać. Nie chcę ich narażać.